15 maja, około godziny 2 w nocy, doszło do zdarzenia drogowego w pobliżu wiaduktu na obwodnicy Uciechowa. Kierujący samochodem marki Skoda po zderzeniu z sarną dachował i zatrzymał się na kołach na rowem. Zespół pogotowia ratunkowego zbadał kierowcę na miejscu, który nie odniósł obrażeń. W akcji udział brali również strażacy, których działania ograniczały się do odłączenia akumulatora. Miejsce zdarzenia zabezpieczała policja, jednocześnie kierując ruchem naprzemiennie przez około godzinę do czasu zabrania uszkodzonego pojazdu.